Ryszard Petru z Nowoczesnej stwierdził, że podwyższona kwota wolna od podatków oznacza podwyżkę podatków. Ta propozycja tak naprawdę dotyczy tych, którzy nie zarabiają więcej niż 916 zł miesięcznie. To jest markowanie, szanowni państwo, markowanie tego, czego Trybunał Konstytucyjny od was wymagał, a tak naprawdę podwyższacie podatki dla tych, którzy są bardziej przedsiębiorcy polscy. Według proponowanych zmian kwota wolna nie zmieni się dla osób zarabiających od 11 tysięcy do 85 528 zł i będzie wynosić, tak jak teraz, 3091 zł. Powyżej górnej granicy kwota wolna będzie stopniowo maleć, aż do zera w przypadku osób zarabiających więcej niż 127 tysięcy zł rocznie. Bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego oraz współpraca gospodarcza będą głównymi tematami rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Szwecji. Wieczorem prezydent wraz z małżonką wylatuje do Sztokholmu. Andrzej Duda odwiedzi w Szwecji największe miejscowe fabryki samochodowe i telekomunikacyjne. Weźmie też udział w polsko-szwedzkich rozmowach gospodarczych. W składzie delegacji będą też młodzi polscy przedsiębiorcy. To będzie druga wizyta, na którą pan prezydent zabierze ze sobą polskie startupy, młodych polskich innowacyjnych przedsiębiorców i tam zorganizowane dla nich duże forum dotyczące innowacyjności w gospodarce i myśli technicznej, takiej, która powoduje rozwój naukowy, także właśnie biznesowy. Wyjaśnia minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Andrzej Duda spotka się też w Sztokholmie z królem Szwecji, premierem tego kraju i przewodniczącym tamtej parlamentu. W planach są m.in. rozmowy o programie Partnerstwa Wschodniego oraz o bezpieczeństwie Morza Bałtyckiego w kontekście zagrożenia ze strony Rosji. W pierwszym dniu wizyty prezydent spotka się z mieszkającą w Szwecji Polonią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół pochmurno, na przeważającym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem, a na wybrzeżu deszcz. Temperatura od minus 5 stopni w górach do 4-6 stopni na wybrzeżu. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. A kolejne informacje dnia na naszej antenie o godzinie 15. Zapraszamy. Polskie Radio 24. I dołączyć się musi do naszego wychowania duch ofiary po godzinie 14. i służby Polskiego Radia 24. Nie można urządzać życia społecznego i publicznego tylko z pomocą etatów urzędniczych, skali płac i takich czy innych organizacji politycznych. W życiu każdego Polaka, który chce naprawdę budować w bezpieczeństwie i pokoju własną ojczyznę, musi istnieć przede wszystkim duch ofiary i braterskiej służby. Są elementy, które wychowują w każdym z nas postawę wewnętrzną. Miłość społeczną Chrystusie. Przypomina nam ona postawę Chrystusa, który złożył ofiarę na krzyżu. Nauczył nas służby, klękając przy nogach uczniów swoich i omywając je. A miłość ustanowił jako pierwsze i najpotrzebniejsze prawo, na którym może i powinno oprzeć się wszelkie budowanie. Przypomnijmy, że faktycznie rozpoczęto historię od gazu łupkowego i rzeczywiście i czerpana z niej miłość ku braciom, uruchomiono pierwszy odbiór za gazem ziemnym z łupków na Pomorzu. Tej społecznej, braterskiej miłości nie może zabraknąć w programie wychowania narodowego. Zwiększy to nasze krajowe dobycie, jak na razie to się stało, ale to nie znaczy, że tego gazu łupkowego nie ma. Dopiero w ten sposób przy udziale bohaterskiej wiary, gotowości do ofiar i służby oraz miłości społecznej rodzi się sumienie narodowe, które możemy porównać z miłością ojczyzny. Gdzie sumienie narodowe dyktuje spółka, każdemu z nas nakazy w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków. Metanu z węgla, bez sumienia tego, obywatelskiego, które powinno być podstawą całego narodu, na tym, czy jest możliwe najbogatsze nawet państwo posiadające największe osiągnięcia i sukcesy, choćby ekonomiczne, nie zdoła utrzymać bezpieczeństwa jego ekonomiczną eksploatację. Aby zaś sumienie narodowe, pogłębiające się przez miłość ojczyzny w duchu Ewangelii, mogło się wykształtować i utrzymać, potrzebna jest jedność narodu w Chrystusie. Warto spróbować jeszcze raz. W kościele. Szukam w zupełnie
innych miejscach i my mniej uszczelni. Tej jedności pragnie. Różnią się i od tyle o niej ciągle wesoła, ciesząc się została zastosowana technologia szczelinowania hydraulicznego, a także, co wcześniej imię było stosowane, co jest właściwie powszechnie uznane jako więź tej jedności w naszej ojczyźnie. Orurowano go. Bo chyba nie policja, dzięki temu orurowaniu, nie wojsko, jest nie takie lub inne organizacje partyjne czy społeczne. Poprzednich pracach nie i było chyba tego, nie osiągnięcia nie produkcyjne, których wszyscy tak namiętnie oczekują w wyścigu zdobyczy ekonomicznych. To wszystko nie wystarcza, aby powstała jedność prawdziwa. Złoża, gdzie prowadzi teraz pracę PGNiG, trzeba nie jest prowadzona obecnie przez eksploatację. A więc można zastosować bardziej ekstensywną metodę badawczą, ingerując w pracę samej kopalni Brzeszcze. To ojcze, może pozwolić na efektywniejsze zdobycie testowe na tym etapie metanu, aby pokładu węgla, właściwie wychwytywanie tak tego metanu. Ojcze, kolejna kwestia, bo przecież metan w przypadku kopalni węgla to jest jedno z największych która zagrożeń. W dziedzinie może się życia okazać, że ten metan z zagrożenia jest stanie się w Polsce zjawiskiem podziwu godnym. Zyskownym produktem. Jest szkodliwe. To oczywiście istnieje nie tylko dla religijnej zwartości, no, uda się ale dla narodowej i politycznej racji stanu. Zarabiać na tym metanie, a więc po prostu ktokolwiek na surowcu, pracuje a nad osłabieniem jedności narodu w Chrystusie i w Kościele, polski rząd ten dopuszcza się największej krzywdy wobec narodu. Przyszłość bo wyrywa kamień węgielny wszelkiego budowania. Będzie wydobywany, a żeby on był wydobywany, i chociaż budujący niżej, odrzucają aby go, ten surowiec nie pobrać, przestaje niżej, on być kamieniem węgielnym, którego nie można się wyzbyć. Bez zagrożenia naszego życia rodzinnego, społecznego, narodowego wychwytywanie tego politycznego metanu daje ku temu szansę, ale tak jak dlatego jest dla nas sprawą niesłychanie bolesną, że na naszych oczach kamień ten został odrzucony przez budujących i nie jest wzięty pod uwagę w budowaniu tak zwanej dziś nowej kolejnym poziomem, czy drugiej Polski. Czy wydobycie metanu? My jednak dobrze wiemy, że jest większe koszty jedna Polska. Zwiększa się koszt wydobycia węgla, jedna ale również i ta się sama pokłady metanu, od no to, czasów Mieszka aż do czasów dzisiejszych. Po prostu połączyć finansowo, też ekonomicznie. Obrasta ona tylko nowymi gałązkami, liśćmi, kwiatem i owocami. Jak dzieje się to na naszych oczach obecnie, w miesiącu majowym. Tak jak drzewo jest jedno i chociaż stare pokrywa się ciągle nowym liściem, tak też i Polska jest jedna, chociaż porastają na niej każdą wiosną nowe liście i kwiaty i wciąż oczekujemy nowych owoców. Nie trzeba zatem wprowadzać w błąd, że buduje się jakąś nową Polskę. Jego mamy jedną ojczyznę i jej złoża, miłość, służbę, ofiarę, a nawet śmierć. To gdy tego Bóg zażąda, abyśmy byli na to zawsze gotowi. Potrzeba nam jedności w Chrystusie i w Kościele. Dlatego też prosimy wszystkich, od których to zależy, aby tej jedności nie niszczyli, bo jest to zagrożenie bezpieczeństwa ojczyzny i wprowadzanie do życia narodu podziału, a więc sporów i kłótni.
Natomiast tego wszystkiego zostało, pragniemy uniknąć my. Raz poszukiwawczy, to oczywiście lepsza wiedza geologiczna, analizy próby, które zostały ubrane, ale także lepsze i precyzyjniejsze opanowanie biorą w tym okresie odpowiedzialność za losy naszej i także Orlen, także pracuje nad tą technologią, chociaż akurat bardziej w Kanadzie, gdzie ma swoje spółki, wierę znać Sejmu naszego. Nie słychamy nic dobrego. Z gazu, już takienka niedziel bają, a w niczym się nie zgadzają. Podobno jakoś dłoni, każdy na swe skrzydło goni. Eksploatacji. Pewnie pospolitej rzeczy żadnej tam nie ma. A wieczór. Oczywiście początek przyszłego roku będziemy znać efekty prawie w Lodzie. Tak jak to oczywiście kolejne etapy ekspansji tej technologii. Stefan kardynał Szymczyk jedna jest Polska. Witam Barbara, dobrze wska. Czasy kierunkowe, które mogą wpłynąć na dalszą decyzję co do zastosowania tych technologii w złożach na dobrego numeru w Polsce. To tak będzie kolejna kwestia. Oczywiście pamiętając o tym, czy to jest pierwszy próby odbiór, czy mamy jakiekolwiek szacunki mówiące o tym, o jakiej ilości gazu rozmawiamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Znany sygnał przypomniał nam, że w Radiu Maryja czas na audycję Muzyka Mistrzów. Na dzisiejsze spotkanie przygotowałam dla Państwa miniatury znane i lubiane z literatury światowej. Na początku miniatura fortepianowa Ludwika van Beethovena dla Elizy. Ta bagatela Amor opus 173 odnaleziona i opublikowana została przez muzykologa niemieckiego Ludwika Nochla w 1837 roku, a więc 40 lat po śmierci mistrza. Całość utworu znana jest jedynie z rękopiśmiennego odpisu obcego kopisty. Autentyczność bagateli nie ulega jednak wątpliwości, ponieważ w papierach Beethovena odnaleziono czterostronicową kartkę papieru lutowego, na której jego własną ręką zanotowany został początek i koniec utworu. Słuchamy miniatury fortepianowej dla Elizy Ludwika van Beethovena. Przekłada się na kwestie ekonomiczne i opłacalność tego złoża, więc bardzo trudno jest dać odpowiedź na, wydaje się, proste pytanie, czy będzie to opłacalne. No nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale to w takim razie jeszcze jeden bonus, a właściwie jeszcze jeden plus z wydobycia metanu. Proszę w razie czego sprostować to, co mówię, ale kwestie ekologii. Spalanie metanu jest niezwykle ekologiczne, ponieważ metan tak naprawdę dwudziestokrotnie przebija szkodliwości dwutlenek węgla, więc jeżeli będziemy go spalać, jeżeli z tego będzie powstawać energia i dwutlenek węgla, to tylko plus dla naszej ekologii, dla naszej przyrody. No, pytanie tylko oczywiście, czy możemy tak jeden do jednego to przełożyć. Znaczy, metan jest rzeczywiście gorszy, znaczy metan jest gorszy dla środowiska niż gaz ziemny, tak? Bo efekt cieplarniany to dużo tak, mierzymy. Tak, właśnie. Natomiast jak to się będzie przekładało na normy środowiskowe, trudno na tym etapie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście to samo było pytanie przy gazie ziemnym żubku, kiedy mówiono, że właśnie ten metan podczas prac wiertniczych także się wydobywa. Natomiast z prac właśnie tego samego Instytutu Państwowego Instytutu Geologicznego, który wykonał prace pomiarowe, jeśli chodzi o wydobywanie się tego metanu na kilku odwiertach w Polsce, ten wpływ na środowisko był bardzo, bardzo niewielki. Aczkolwiek oczywiście wpływa to na warunki ekologiczne, ale nie ma to znaczącego przełożenia na środowisko. Oczywiście także to jest kwestia efektu skali. Natomiast na tym etapie, ujmując polskie warunki geologiczne, nie stwierdzono znaczącego wpływu na środowisko, aczkolwiek oczywiście przygotowano kilka wniosków i uwag. Natomiast w przypadku metanu z pokładów węgla też jest kwestia samej eksploatacji gazu węgla kamiennego, czy rozpatrujemy to jako ingerencję w środowisko, czy nie. To, czy jaki będzie miał wpływ metan na
emisję. To jest kolejne pytanie dotyczące tego, jaka będzie skala tych prac. I wówczas możemy oszacować ewentualny wpływ. No to w takim razie teraz spójrzmy na doświadczenia innych krajów. Tutaj oczywiście jako przykład możemy podać Stany Zjednoczone, które z powodzeniem ten metan z węgla kamiennego produkują. Blisko 50 miliardów metrów sześciennych rocznie. No to jest potężna skala. Pan mówił, że w naszym zagłębiu te złoża są szacowane na mniej więcej 170 miliardów, czyli tak naprawdę no, 3,5 roku amerykańskiego rocznego wydobycia. Natomiast czytając opinie ekspertów, oni zauważają, że zupełnie inne wymagania ma ten metan amerykański i polski. Ten polski jest w dużo większym stopniu związany jak gdyby z węglem. Trudniej go wydobywać, co oznacza, że koszt tego wydobycia może być o wiele wyższy niż wydobycia tego metanu ze złóż amerykańskich. Dokładnie tak. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, kraju wielkich możliwości, ale nie tylko biznesowych, także geologicznych. To jest ten sam znowu przypadek, co jeśli chodzi o gazy ziemne z łupków. Tam także warunki geologiczne pozwalają na znacznie mniejszą wydatkowanie na prace inwestycyjne za gazem ziemne z łupków, ponieważ ten gaz leży płycej, aniżeli w Polsce, gdzie trzeba wiercić na głębokości od 3 do 5 tysięcy metrów. W Stanach to już jest od około 2-3 tysięcy, już ten gaz jest, więc nawet zdarzają się odwierty około 1000 metrów. Więc to jest zupełnie inna skala i podobnie jest w przypadku węgla kamiennego i metanu. Warunki geologiczne w Stanach Zjednoczonych pozwalają na dużo tańszą eksploatację tego surowca, co nie oznacza jednak, że ujmując polskie warunki geologiczne, cenę gazu ziemnego w Europie to się nie będzie opłacać. Może się to okazać, że będzie to opłacalne, ale wciąż nie wiemy. Pamiętajmy także, że należy metan z pokładów węgla rozpatrywać w szerszej perspektywie, nie tylko i wyłącznie przez sam ten surowiec, ale także jako element całego wydobycia gazu ziemnego w Polsce. Bo tak jak wspomniałem, mamy ten gaz ziemny tak udokumentowany w złożach konwencjonalnych. Mówimy wciąż o gazie ziemnym z łupków, który no, na razie, wszystko na to wskazuje, odkładamy go na półkę, ale to nie oznacza, że definitywnie z nim kończymy, bo to jest kwestia kwestii biurokracji, warunków inwestycyjnych, no i cen gazu ziemnego. No to jedno pytanie jeszcze dotyczące gazu łupkowego, w takim razie wracając trochę. Ponieważ te wahania ceny na rynku, one są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. Może się zdarzyć, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat ceny ropy, gazu pójdą na przykład na tyle w górę, że nagle się okaże, że te polskie złoża stają się opłacalne. To jest realne? To jest czynnik dotyczący cen. Znaczy, ja oczywiście nie życzę kierowcom takich wzrostów cen na przykład ropy naftowej. Zawsze mogą się przestawić na samochód elektryczny. Mamy być potęgą, jeżeli chodzi o tego typu samochody. Natomiast jeśli chodzi o gaz ziemny z łupków i ewentualną perspektywę powrotu do tego projektu, oczywiście ceny gazu ziemnego w korelacji do cen ropy naftowej wpływają na prace poszukiwawcze i im niższa ta cena, tym koncerny koncentrują się wydobywcze na tych złożach, które dają możliwość wydobycia tego surowca po jak najniższych nakładach. W Polsce te nakłady były wysokie, ponieważ był to tak zwany Greenfield Project, czyli po prostu projekt od zera. Zaczynaliśmy pracę za gazem ziemnym z łupków w Polsce, nie mając w ogóle doświadczeń, a więc te koszty automatycznie były większe. Inna sprawa, to pamiętajmy, że mówimy o złożach niekonwencjonalnych, a więc takich, które należy stosować technologie dodatkowe, które zwiększają nakłady, a więc szczelinowanie hydrauliczne. Cena, jednak pamiętajmy, że cena surowców energetycznych to nie jedyny czynnik, który zniechęcił polskich inwestorów. Właściwie no, pan tutaj kilka razy powracał do stwierdzenia biurokracja. Tak, no wszystko na to wskazuje, na jak wynika z informacji koncernów. Mówią, że ryzyko inwestycyjne związane z drugotrwałym procesem uzyskiwaniem decyzji, takich jak pozwolenia środowiskowe, takie jak pozwolenia wodne, takie jak w końcu samo wejście na
plac wiertniczy. To trwało zbyt długo. To proces według organizacji, która zrzeszała te firmy, to sięgało nawet 10 miesięcy. Ale pamiętając o tych wszystkich zastrzeżeniach, o tych wszystkich problemach, możemy na przykład gaz łupkowy, cały czas wracamy do gazu łupkowego, traktować jako pewnego rodzaju rezerwę strategiczną, rezerwę na trudny moment, do której w każdej chwili będzie można powrócić? W każdej chwili, kiedy będzie się miało do tego opanowaną technologię. To jest oczywiście zasób, który cały czas jest w naszym zasięgu, pod warunkiem jednak, że kilka czynników, to znaczy technologicznych, legislacyjno-prawnych, no a także nie oszukujmy się, uwarunkowań rynkowych, pozwolą na jego ekonomiczne wydobycie, co nie oznacza, że należy z tym projektem całkowicie skończyć, bo jest to, tak jak pan słusznie stwierdził, pewna nasza rezerwa strategiczna, która za 5, za 10 lat technologia ta może pozwolić na jego ekonomiczne wydobycie. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 90. W ogóle ta technologia nie była stosowana, była stosowana no, tak jak teraz, tak, w Polsce, na kilku odwiertach badawczych. 20 lat później rewolucja łupkowa zdominowała sektor energetyczny w Stanach właśnie dzięki opanowaniu technologii szczelinowania. Więc to jest po prostu technologia, która zabiera lata. No ale to w takim razie wracając teraz już do metanu i do tych prób wydobywania metanu z węgla kamiennego w Polsce, na ile te przeszkody, które pojawiały się przy gazie łupkowym, mogą się tu powtórzyć? Cena, no to jest na razie duży znak zapytania oczywiście, opłacalność tych złóż, ale kwestia biurokracji też może stać na przeszkodzie tego typu próbom. To może, oczywiście też to jest jeden z czynników podobnych do gazu ziemnego z łupkowo, także to jest kwestia dotycząca koncesji, kwestia dotycząca wszelkich pozwoleń i uzyskaniem pozwoleń od władz samorządowych. Mogą się tutaj także pojawić oczywiście kwestie środowiskowe, lokalne, tak jak to miało w przypadku gazu ziemnego z łupku, ale my mówimy o perspektywie wciąż oddalone. My nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby myśleć o tym, czy procedury, oczywiście warto o tym myśleć, tak? Ale my na tym etapie chcemy zbadać testowo, czy jest to możliwe w Polsce. Kiedy się okaże, że jest to technologicznie możliwe, opłacalne, to wówczas powinniśmy zacząć myśleć o zmianach w prawie. Co więcej, nawet z tego co wiem, obecne prace, które trwają w Sejmie nad nowelizacją ustawy o górnictwie węgla kamiennego, poprawki do tej ustawy mówią o metanie z pokładów węgla. Więc już dostrzegamy, że to może być pewna szansa dla nas, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, aby mówić, że procedury prawne i legislacyjne mogą nam ułatwić czy utrudnić. Dobrze, ja nie chcę oczywiście tego tematu spalić, tak jak został, no, niejako symbolicznie oczywiście spalony gaz łupkowy, ale zakładając, że te odwierty, które są w tej chwili prowadzone w Gilowicach, okażą się interesujące i okażą się opłacalne, czy będą sugerować znalezienie opłacalnych złóż, za ile lat chalić mogłaby się realnie rozpocząć komercyjna, skrócona forma imienia Bożego Jak tego metanu? Polski pan cieszył się, czyli dziewczyna, baba, a dziewczyna jeszcze. Te prace szacuje, że w momencie, kiedy okaże się, że proszę uczyć się mówić, cieszę się. Tak samo jak niełatwo jest powiedzieć po niemiecku ich. Szansę na ekonomiczne wydobycie tego metanu. Wówczas spółka chce wykonać kolejne odwierty badawcze, ale już na znacznie większą skalę. Po 10 ja wiem, że może melodia ładna, ale za wszelką cenę coś aby robić, polskiej grupy aby kogoś naśladować, to po w katowickim holdingu węglowym i w czemskiej Bóg nie mieszka w świątyniach ręką uczynionej. Zresztą budowanie świątyni też, proszę Państwa, na Jahwę wymuszono, bo Jahwę powiedział wtedy, a też niebo nie może, przecież niebo nie może ogarnąć chwały mojej. No i Jahwę wytłumaczył, ale powiedział, pozwolił, zbudujcie. Ile to może potrwać? Myślę, że to jest kwestia, no, jeśli się okaże, że przyszły rok... Bym nie miał, tu chodzi o miłość, że
ma, i mają to być cztery uczucia. Czy to są cztery uczucia, to my tego nie możemy stwierdzić, sprawdzić u danego człowieka, ale u siebie na pewno. Kolejnego dziesięciolecia, ale czy to jest kwestia czterech, pięciu, sześciu lat? Tego nie wiemy. To jest podobnie jak gaz ziemnozłupków. Kiedy ludzie pytali w 2010, kiedy możemy spodziewać się gazu ziemnozłupków, mówiono o dwóch, trzech latach. Mamy 8 lat później i tego gazu ziemnozłupków nie ma, więc to jest cały czas etap badawczy. Bartłomiej Sawicki, portal biznesalert.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Gładka i świetlista cera zawsze dodaje uroku. A przebarwienia? Powiedzmy sobie szczerze, dodają lat i są nieestetyczne. Mój sposób to Biolik, punktowe serum depigmentacyjne z miękkim aplikatorem, który trafia precyzyjnie w miejsce przebarwienia. Biolik zawiera kwas shikimowy, który usuwa przebarwienia różnego rodzaju już po 2 tygodniach. Biolik sprawia, że cera staje się jednolita i promienna, a dzięki temu wygląda młodziej. Idealnie w punkt. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert w ramach niezależnej sceny Polskiego Radia. Laureaci Nagrody Grammy, Randy Brecker i Włodek Pawlik Kwartet. Godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Wydarzenie, którego nie można przegapić. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? U nas jest troszeczkę historii. No, kilka lat jeszcze żył Janek Maciej Witek. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Nie interesowały te rzeczy, które on zaczął mi tu mówić. Jeszcze wprowadził Rogera i zaczęli mnie tak jakby nawracać, a że to ja w duszę nieśmiertelną nie wierzę, a że to to, że to tamto. No to w takim klimacie trudno było Jankowi poznać prawdę. Zresztą on miał już tak ten mózg zatrudniony tymi informacjami z Marsa, tymi różnymi informacjami z kosmosu, że ja już po prostu sama wiedziałam, że jemu to nic nie pomoże, nie da. Ja nawet nie chciałam nic nawrócić na siłę nikogo, bo przecież to nie o to chodzi, żeby kogoś nawracać, ale po prostu rozmawiałam z Maciejem Witkiem. No i on był wrażliwy, wiedział, że ja badam Biblię z punktu widzenia języka hebrajskiego, z punktu widzenia języka greckiego, że w ogóle ja studiowałam język grecki. Dołącz do nas. Uczyłam się hebrajskiego. Polskie Radio 24. Napisz kontakt @polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Z ponad 3 do 6,5 tysiąca złotych Sejm zagłosował za podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Nowy Świat, Warszawa Centralna, no. Zarzuty płatnej protekcji centralna jak centralna wygląda cały czas tak samo. Stanowiskiem postawiła prokuratura. Nowy Świat, jak wyjeżdżamy z metra i zatrzymanych w tej sprawie zostało jeszcze 10 innych osób. Był gromadzony materiał dowodowy od zeszłego roku. Dopiero teraz można realizować czynności z osobami podejrzanymi. Trwają przygotowania do sezonu narciarskiego. Stoki na południu Polski są intensywnie naśnieżane. Mróz potrzebujemy te 3-4 dni jeszcze i noce. I z góry jakby pomogło tak około 10-15 cm to będziemy jeździć. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Sejm za podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o kwocie wolnej od podatku. Oznacza to, że regulacje proponowane przez parlament trafią teraz na biurko prezydenta. Jeśli Andrzej Duda podpisze je do końca listopada, nowe przepisy zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku. Kwota wolna wzrosnąć ma do 6600 zł, co oznacza dla podatników i jak przebiegało głosowanie. To pytania do reportera Polskiego Radia 24 Lucjana Oszówki, który jest w Sejmie. Z
za przyjęciem poprawek zgłoszonych przez Senat i rekomendowanych jednocześnie przez Sejmową Komisję Finansów głosowało 221 posłów. Przeciwnych było 182, a 16 odgłosów w tej sprawie się wstrzymało. Zgodnie z przyjętymi kilkanaście minut temu rozwiązaniami osoby zarabiające 6600 zł rocznie będą zwolnione całkowicie z podatku. Ci, którzy zarabiają do 11 tysięcy zapłacą podatek jedynie od sumy, która przekracza ten próg kwoty wolnej. Do 85 tysięcy złotych rocznych przychodów kwota wolna nie zmieni się będzie na dotychczasowym poziomie 3091 zł. Najbogatszych, tych, których roczny przychód jest na poziomie wyższym niż 127 tysięcy złotych, kwota wolna w ogóle nie będzie już obowiązywała. Resort Finansów obliczył, że ta zmiana będzie kosztować budżet państwa około 1 miliard złotych i to stąd także krytyka opozycji, która zarzuca większości parlamentarnej nieodpowiedzialność wobec budżetu. Prawo i Sprawiedliwość mówi o spełnieniu obietnic wyborczych, o takim pierwszym kroku wobec kwoty wolnej na poziomie obiecanym w kampanii, czyli na poziomie 8 tysięcy złotych. Sejmowe głosowanie w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku w relacji naszego reportera Lucjana Olszówki. Byłemu senatorowi Platformy Obywatelskiej, Józefowi P., prokuratura krajowa postawiła dwa zarzuty – płatnej protekcji i uzyskiwania korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem. Jego asystent został obciążony 7 zarzutami płatnej protekcji. Prokurator Piotr Baczyński z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Poznaniu poinformował, że prokuratura zatrzymała senatora, jego asystenta oraz 9 innych osób, które mają zdjęcie złapówki w zamian za obietnicę korzystnego załatwienia spraw w instytucjach samorządowych i państwowych. W pierwszym przypadku jest to kwota 40 tysięcy złotych, w drugim przypadku 6 tysięcy. Dwie osoby, które przyjmowały i 9 osób, które wręczały bądź obiecały korzyści majątkowe. Ja będę spała, ty będziesz już latała. Boska lata, Litka lata i wszystkie facety ciche latają od całego rana, jak najwięcej mieć, jak najwięcej skorzystać, bo potem to już nic nie będzie z tego. Musisz jak najwcześniej, tak. Baby z Tarbarii latali już pewnie o 5 rano, a tam na targowisku się przyjdzie. Pytanie dziennikarza, czy z faktu, że były senator ma postawione dwa zarzuty, a jego asystent 7, można wnioskować, że asystent był postacią wiodącą w procederze, prokurator odpowiedział, też bym tak to interpretował. Prokurator wyjaśnił, że po przesłuchaniu podejrzanych prokuratura podejmie dalsze decyzje na temat środków zapobiegawczych. Obecnie wszyscy podejrzewani są zatrzymani. Grupa Wyszehradzka popiera integrację Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, mówili zgodnie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Z inicjatywy szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego do Warszawy przyjechali ministrowie Grupy Wyszehradzkiej, 6 krajów Bałkanów Zachodnich i Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii. Oni tym bardziej nic nie znajdą, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Witold Waszczykowski mówił, że w agendzie rozmów znalazły się tematy bezpieczeństwa. Musi być słowo kluczowe takie, które się nie powtarza, które jest rzadkie, które jest inne, niż można dać education art, można dać education art, albo art education, art education, jednym słowem, żeby to nie były dwa. I wtedy to wszystko coś w sobie zawiera, na pewno czegoś takiego nie ma. Zagrożenia hybrydowe. Chcę, tak. Dlaczego? Dlatego, że w sumie, co by to nie było, to zawsze pobudza do myślenia i edukacyjne. Muszę się edukacjon art, Europy Środkowej i albo art edukacjon, to będzie edukacyjny art, art edukacyjny. I na pewno to gdzieś... Bezpieczeństwo energetyczne, zwłaszcza dywersyfikacja dostaw gazu. Dla mnie to ja kiedyś lubiłam to mówić, teraz nie lubię, bo ja hiszpański, hebrajski, grecki, też przechodzę na inne. Przejściowo. Proces integracji europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa i rozwoju. Ja mam materiały do wgrania, oczywiście, że mam, bo byłam tutaj w Teatrze Narodowym i na kilku we mnie bardzo ładnie wczoraj było. Z czasów naszej transformacji. W Teatrze Narodowym wychodziły ze schodów bardzo wielkogłowe kobiety, pięknie malowane, odstrojone, piękne, lale duże takie. To jest bardzo duża atrakcja, jaka sztuka, piękne, no.
Polityka rozszerzenia Unii zapewnia nieocenione narzędzie dla osiągnięcia pokoju, stabilności i dobrobytu Bałkanów Zachodnich. Napisano w stanowisku... No ja zadzwonię, o której będę mówił, bo tam jest do 10. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że niepokój na rynkach finansowych... No zobaczymy, no coś tam u Ciebie się zrobi, coś tam, coś tam. Nikt na jedno się nie... Zjednoczonych na złotych nie nastawia. Trochę tu, trochę tam i wtedy będzie kulturalnie. Jak gospodarki krajów rozwijających się, takich jak Polska, poradzą sobie po umocnieniu dolara i wzroście stóp procentowych za oceanem. Monika Kurtek wyjaśnia, że źródła niepewności obserwujemy nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Po drugiej stronie mamy Europę i tutaj zbliżające się już w niedzielę referendum konstytucyjne we Włoszech, którego wyniki również bardzo się będą zważyć na tym, co w Europie się wydarzy w przyszłym. Oprócz tego w ogóle przyszły rok stoi pod dużym znakiem zapytania, bo to rok w wielu krajach. Miałam 5 reklamówek, ugotowałam, ugotowało się na wolnym ogniu, kurczaczek mnie obudził o pół do drugiej w nocy, ja mnie dobrze, że mnie obudził, dobrze, że mnie obudził, bo by się ten kurczak już całkowicie rozgotował. To wszystko powoduje, że jedzenia, Wiska nie ruszała, nie wiedziała, co to jest. No to jeszcze rano dojadłyśmy, nic nie zostało. Tak, tak, ona ta kura była głucha, jej dali w łeb i to, co urodziła, tylko się liczy. A już góry stare się nie gotuje, bo to tylko lasota gotuje stare góry i lasota trzyma i zbiera stare płyty. I tam jest bardzo odstąpiony i lasota. Mam dla ciebie płytę, bo ty płyty stare zbierasz. Zgodził się na ewentualną sprzedaż Polsce pocisków rakietowych Jasmar, podała Agencja Współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Agencja ta odpowiada za realizację programów amerykańskiego rządu dotyczących współpracy międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa. Pociski Jasmar są wystrzeliwane z samolotów, służą do rażenia celów punktowych na terytorium przeciwnika spoza zasięgu jego obrony przeciwlotniczej. Polska chce kupić 70 takich pocisków, a także odpowiedni sprzęt, oprogramowanie komputerowe. Jak ja będę tam dziekał. Amerykanie przeprowadzą też szkolenia polskiego personelu. Wartość transakcji szacuje się na 200 milionów dolarów. Raczej to już się chyba nie zanosi, bo tak, zaraz pojadę, będzie jakiś wernisaż, potem szybko chciałabym do Bogu, no to skorzystam do 10, a na 19 jeszcze tu lecicie, na 19 to pojadę gdzieś na wernisaż. Jeszcze zobaczę. Szybko zobacz, artinfo.pl, nie ma tam tylko z wernisażu, bo ty przecież nie masz takich informatorów, żeby ktoś ci powiedział. Stabilności politycznej i rozwoju gospodarki. Ja nawet wiem, że może dzisiaj już nic ciekawego nie być, ale gdyby coś miało być, to ja bym szybko powiedzę, żeby zobaczyć ładną szukę i do bibliotek. Może dzwonić na 19, to ci powiem. Nowej Demokracji twierdzą, że to wstyd dla kraju, który jest kolebką demokracji. Rzecznik prasowy Nowej Demokracji Kostas Kiranakis oskarżył Syryzę o to, że obciąża grecki naród kolejnymi drakońskimi reformami, aby powiększyć aparat partyjny i aby wysłać administrację prasa na Kubę po to, aby złożył hołd dyktatorowi, który skazywał na śmierć politycznych przeciwników. Greckiej telewizji Sky, że sprawa ta bulwersuje wiele osób. Dodał, że jako Grek obraża go fakt, że przywódca kraju, w którym zrodziła się demokracja, idzie na pokrzep dyktatora. Kostas Pulaki z Syryzy zapisał Nowej Demokracji, że reprezentuje skrajnie prawicowe poglądy. Aleksis Cypras, który bierze udział w dzisiejszych uroczystościach żałobnych na Kubie, oświadczył po przybyciu na lotnisko, że to dla niego wielki zaszczyt i wzruszająca chwila. Cieszę się, że mogę złożyć hołd wielkiemu przywódcy, który zainspirował nie tylko kubański lud i narody Ameryki Łacińskiej, ale także rewolucyjny płomień na całym świecie, stwierdził Aleksis Cypras z Aten. Beata Kupiel-Wrajla, Polskie Radio. Nad zniszczonym reaktorem w Czarnobylu ustawiono nowy sarkofag. Potężna, największa tego typu w świecie konstrukcja ma chronić przed radioaktywnym skażeniem przez najbliższe 100 lat. W uroczystości oddania do użytku nowego obiektu uczestniczył prezydent Ukrainy. To zdarzenie o charakterze historycznym podkreślał Petro Poroszenko. Przemawiał kilkaset metrów od miejsca, w którym przed 30 laty nastąpił radioaktywny wybuch. Ukraiński prezydent wyjaśnił, że czas eksploatacji starego betonowego zabezpieczenia się kończy. Nowa konstrukcja ma zagwarantować bezpieczeństwo na kolejne lata. 110 metrów wysoko. 110 metrów wysokości, 257 metrów szerokości. To największa w świecie ruchoma konstrukcja zbudowana ręką człowieka. Ukraińcy i przedstawiciele innych państw razem z
zbudowali ten unikalny obiekt i dziś gwarantują 100 lat bezpieczeństwa przed promieniowaniem. 100 roków radiacyjnej bezpieki. Nowy sarkofag to ogromna metalowa arka. Została zbudowana kilkaset metrów od zniszczonej 30 lat temu części elektrowni i powoli nasunięta na czwarty reaktor i tony betonu, którymi zalano go po wybuchu. Nowa konstrukcja ma zapobiec uwolnieniu radioaktywnych pyłów do atmosfery. Pod starym betonowym sarkofagiem znajduje się ponad 200 ton zastygłej radioaktywnej lawy, pyłów i paliwa jądrowego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Krakowie odlewany jest największy dzwon na świecie. Vox Patris, czyli głos ojca, będzie ważył 50 ton. Mierzył około 5 metrów wysokości oraz 4,5 metra średnicy. Jest wykonywany na zamówienie inwestora z Brazylii przez specjalistów z Krakowa oraz ludwisarzy z Przemyśla. O szczegółach Paweł Pawlica. Choć sam proces odlewania dzwonu potrwa kilkanaście minut, to przygotowania do tego trwały prawie rok. Tyle czasu zajęło między innymi stworzenie odpowiedniej formy. Wykonany został tak zwany fałszywy dzwon z gliny, na którym uformowany został płaszcz. W ten płaszcz zostanie wlany stop cyny i miedzi, a później dzwon będzie stygł przez 3 miesiące. Potem zostanie przetransportowany do portu w Gdyni i dalej drogą morską dotrze do Brazylii. Największy na świecie dzwon zawiśnie w obecnie budowanym sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w mieście Trinidad. Będzie to największa świątynia w Ameryce Łacińskiej, mogąca pomieścić 20 tysięcy wiernych. Dźwięk dzwonu ma być słyszalny z odległości 100 kilometrów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Trwa intensywne naśnieżanie stoków narciarskich na południu Polski. Aura jest sprzyjająca. Po ostatnich opadach śniegu jest już naturalna warstwa białego puchu. Utrzymuje się również mróz. To pozwoliło na uruchomienie armatek, mówi Ryszard Tabaszewski, właściciel kompleksu narciarskiego Słutwiny w Krynicy Zdroju. Jesteśmy dobrej nadziei, dlatego śnieżymy, nie? Bo prognozy są takie, że ma być trochę tego mrozu. W tej chwili na dole mamy gdzieś około 30-40 cm i śnieżymy cały czas w tej chwili. Mrozu potrzebujemy te 3-4 dni jeszcze i noce i z góry jakby pomogło tak około 10-15 cm to będziemy jeździć. Prace trwają też na Jaworzynie Krynickiej. Tomasz Pasieka ze spółki liczy, że trasy będą niebawem otwarte dla narciarzy. Wszystkie armatki pracują na pełnych obrotach. Śnieżymy obecnie górny odcinek trasy numer 1, ponad 1000 metrów i górny odcinek trasy numer 2, 200 do 300 metrów. Także przygotowujemy górne odcinki tras do tego, aby w połowie miesiąca rozpocząć sezon narciarski. Na Jaworzynie Krynickiej kończy się teraz jesienny przegląd techniczny kolei gondolowej. Podczas ostatniego miesiąca sprawdzono wagoniki, linę nośną oraz wszystkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Kolej zostanie ponownie otwarta dla turystów od 1 grudnia. Dzisiaj na ogół pochmurno, na przeważającym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem, a na wybrzeżu deszcz. Temperatura od minus 5 do minus 2 stopni w Dolinach Karpackich, minus 1 stopnia miejscami na wschodzie i południu kraju, do 3 stopni na pozostałym obszarze. Cieplej jedynie na wybrzeżu od 4 do 6 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany i porywisty, północno-zachodni. Na wybrzeżu dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pyszne i pożywne banany kosztują tylko 2,77 za kilogram. 2,77. A soczyste pomelo 3,77 za kilogram. 3,77. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. W Media Expert wtorek niskich cen. Zmywarki i lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Masz dosyć infekcji.
działaj. Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg inozyny wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość w realnej perspektywie rozszerzenia. No to w takim razie jeszcze jedno zdanie, które warto zacytować. Wspomniałem, że w tym spotkaniu uczestniczyła również szefowa dyplomacji unijnej Federica Mogherini, która powiedziała coś takiego. Wiele nas łączy więcej niż tylko rozszerzenie Unii Europejskiej. No więc pytanie, czy to jest też pewnego rodzaju głos za przyszłym rozszerzeniem Unii o te państwa bałkańskie? Czy to jest głos, który należy brać na poważnie? Czy jedynie pewna deklaracja, która dyplomaty nic nie kosztuje? To raz. Dwa. Wiele nas łączy. O co jeszcze może chodzić? Bo raczej nie o politykę migracyjną. Dlaczego nie? Ja myślę, że wiele nas łączy w tej polityce migracyjnej, bo mamy już pewnego rodzaju założenia współpracy w ramach tej polityki migracyjnej. Wspomniałam o tym, że państwa bałkańskie tak naprawdę zdecydowały się na tę współpracę na podstawie wspólnego planu tych 17 punktów. Tak, ale punktów. Tutaj bardziej myślę o relacjach Unia Grupa Wyszehradzka, no i o tym konflikcie, który trwa już od dłuższego czasu, dotyczącym nieprzyjmowania uchodźców przez państwa Grupy Wyszehradzkiej. Przypominam sobie niedawną wypowiedź Żana Klauda Junckera, który mówił o tym, że nie ma odwrotu od tych kwot, które zostały ustalone. Kwestią jest tylko to, jak te państwa, tam nie użyto słowa zmusić, przekonać do tego, żeby jednak tę politykę realizowały. Myślę, że akurat kwestia relokacji dotyczy bardziej relacji Grupy Wyszehradzkiej z Grecją i Włochami niż z państwami bałkańskimi jakby pozostającymi poza Unią. Tak? Dlatego, że dla nich ten system jest naprawdę jeszcze daleką, daleką przyszłością, gdyby nawet zaistniał. W związku z tym tutaj współpraca migracyjna w ogóle nie zakłada tego rodzaju kwestii. Dlatego też powiedziałam, że jeśli o samą problematykę migracyjną chodzi, to szkoda, że nie ma tej Grecji, bo faktycznie jest teraz na agendzie unijnej ten słowacki projekt efektywnej solidarności i najpewniej będzie dyskutowany w grudniu na szczycie. I tutaj warto byłoby również skonsultować się być może na takim forum szerszym również z innymi partnerami. Jakie jest zdanie Włoch i Grecji, to chyba wiemy. Tak, zdecydowanie zakładają one konieczność tego automatyzmu, które wyklucza Grupa Wyszehradzka. W związku z tym trudno będzie znaleźć porozumienie, ale warto rozmawiać mimo wszystko, bo wydaje mi się, że są drogi pewnego kompromisu, choćby przyjmowanie uchodźców, ale nie na zasadzie obligatoryjnych kwot. No, z drugiej strony, patrząc na to, jak te kwoty są wypełniane przez inne państwa członkowskie Unii, no to można się zastanowić, skąd to oburzenie na Polskę i na Węgry, bo na razie te kraje, które zobowiązały się do przyjmowania uchodźców w ramach relokacji, to przyjęły jakiś naprawdę mizerny promil. To prawda, relokacja idzie bardzo słabo w wielu państwach i mało tego, w tych państwach, które zdecydowanie były rzecznikami tego programu, nie jest implementacją najlepiej. Ale wydaje mi się, że tutaj barierą jest oczywiście podejście społeczeństwa do kwestii przyjmowania uchodźców. Na początku były też problemy infrastrukturalne z hotspotami choćby w Grecji i we Włoszech. W związku z tym jest szereg problemów. Na pewno warto, aby Unia powróciła, musi właściwie Unia powrócić do tego tematu, dlatego że porozumienie Unia-Turcja niestety chwieje się w posadach, co widać na dniach ostatnich bardzo wyraźnie. Płyną z obu stron ostrzeżenia tak naprawdę o tym, że z jednej strony Parlament Europejski opowiada się za zamrożeniem tych negocjacji z Turcją akcesyjnych, z drugiej strony Turcja cały czas wskazuje, że ma alternatywę i może zacząć przepuszczać imigrantów przez granicę. I czeka na realizację tych wcześniejszych porozumień. Mowa tak. O pieniądzach i mowa o ruchu bezwizowym. Myślę, że
pieniądze w tym kontekście są najmniejszym problemem, ale faktycznie ruch bezwizowy i negocjacje akcesyjne, czyli te polityczne obietnice, to są w dużej mierze mało możliwe do realizacji w obecnych warunkach postulaty. W związku z tym faktycznie to porozumienie jest zagrożone i w tym kontekście również warto odnowić tę współpracę z Bałkanami, dlatego że kryzys może się odnowić, krótko mówiąc. Znaczy on nigdy jeszcze nie został zażegnany, ale możemy mieć kolejną jego mocniejszą falę. Ale czy na przykład to spotkanie, to warszawskie spotkanie, możemy traktować w jakiejś mierze jako być może przygotowanie się na taką ewentualność? Kryzysu migracyjnego, tak. Drugiej powrotu, fali? Powrotu tego, co się działo właśnie chociażby na tym szlaku bałkańskim. Zerwaniu porozumień z Turcją i ponownym otwarciu tego kierunku. Nie sądzę, żeby to było intencją tego spotkania jakby od samego początku, dlatego że jednak potrzebne tu jest przede wszystkim ogólnounijne porozumienie, w związku z tym raczej należałoby tutaj konsultować się w gronie państw członkowskich Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że dlatego ważny będzie grudniowy szczyt, który tematykę migracyjną ma jakby jako jeden z priorytetów. Natomiast na pewno warto też rozmawiać z Bałkanami. No, sytuacja jest paląca i wydaje mi się, że warto się przygotować na to, że to porozumienie może przestać działać. No skoro rozmawiamy o intencjach, na ile to warszawskie spotkanie to jest trochę też próba stworzenia takiego obrazu, w którym to Grupa Wyszehradzka staje się ambasadorem wszystkich krajów tej części Europy, zarówno tych należących do Unii Europejskiej, takich jak chociażby Bułgaria czy Rumunia, jak również tych, które do Unii Europejskiej aspirują? Wydaje mi się, że na pewno Grupa Wyszehradzka ma potrzebę rozszerzania swoich wpływów i to jest ewidentne i poszukiwanie tego tak naprawdę rozszerzania widać od wielu miesięcy, odkąd choćby w Polsce zmienił się rząd, tak, i za priorytet przyjął tę Grupę Wyszehradzką. Wydaje mi się, że jakieś tego rodzaju tendencje są, natomiast też są problemy w ramach samej Grupy Wyszehradzkiej co do zgodności interesów, jak i w tym formacie szerszym Trójmorza, czy jakbyśmy tego nie określali, również są pewne różnice interesów. Dlatego warto rozmawiać, natomiast warto też sobie zdawać sprawę z tych różnic, tak, które dzielą często i uniemożliwiają pewne przedsięwzięcia. Ale pytam o to dlatego właśnie, pamiętając o tych zastrzeżeniach, o których pani powiedziała, na ile Grupa Wyszehradzka rzeczywiście naprawdę może stać się takim ambasadorem, na ile może być w ten sposób traktowana na przykład przez tych zachodnich członków Unii Europejskiej, mówię o krajach starej Unii. To jest realne, pani zdanie? Wydaje mi się, że Grupa Wyszehradzka powinna przede wszystkim, jeśli chodzi o kreowanie polityki europejskiej, skupić się na poszukiwaniu sojuszników w Unii Europejskiej. Ten format dzisiejszy na to nie do końca wskazuje. W pewnym sensie tak, ale jednak jeśli mamy Włochów i tak dalej, to przynajmniej w tej kwestii migracyjnej widać sprzeczność. Natomiast na pewno potrzebne jest, są różne platformy rozmów i współpracy i koordynacji stanowisk. Natomiast jeśli chcemy przeforsowywać pewnego rodzaju projekty, tak jak ten projekt na przykład efektywnej solidarności, to musimy rozmawiać szerzej z partnerami w Unii Europejskiej na temat możliwych kompromisów w tej sprawie. No ale to znowu, wracając do tych rozbieżności, pytanie, czy taki kompromis jest możliwy, bo patrząc na stanowisko Grecji i Włoch, przypominając sobie o tych bardzo ostrych wypowiedziach Matteo Renziego, przypomnę, że wśród tych propozycji padających ze strony Włoch czy Grecji, pojawiały się nawet takie pomysły, żeby na przykład obcinać pieniądze z funduszy strukturalnych, obcinać tym krajom, które sprzeciwiają się właśnie przyjęciu uchodźców. No, przy takim podejściu, i z drugiej strony, przy bardzo twardym stanowisku Grupy Wyszehradzkiej co do nieprzyjmowania uchodźców, pytanie, czy taki kompromis jest realny? Ja jestem w sumie optymistką, muszę przyznać, dlatego że wydaje mi się... To dość odważnie. Tak, ale wydaje mi się, że jestem optymistką. Wydaje mi się, że naprawdę sytuacja jest na tyle paląca, że ten kompromis zostanie w końcu wypracowany, co nie znaczy, że ten kompromis będzie...
bardzo entuzjastycznie przyjmowany przez wszystkich. Ale pani doktor, oczywiście możemy powiedzieć kompromis, ale na czym ten kompromis miałby na przykład polegać w przypadku takich krajów jak Polska, że wycofujemy się na przykład z tych liczb, z tych kwot, które były ustalone jeszcze przez poprzedni rząd, zgadzamy się na mniejsze. No przecież to z politycznego punktu widzenia dla obecnego rządu jest nie do zaakceptowania. Znaczy, przede wszystkim polski rząd nigdy się nie wycofał z programów już przyjętych, z ich realizacji. Ale zamroził je, oficjalnie je zamroził. Nie są implementowane. Natomiast na przykład Słowacja czy Czechy przyjmują uchodźców, mimo że Słowacy zaskarżyli decyzję do Trybunału Sprawiedliwości. W związku z tym warto rozmawiać na temat projektów, które gdzieś zmieszczą się w środku. Tak naprawdę warto powiedzieć, że rozmawiając o wspólnym europejskim systemie azylowym, nie rozmawiamy w tym momencie o relokacji i przesiedleniach, które zostały już przyjęte, bo one są traktowane jako już rzeczywistość zastana, którą trzeba wdrożyć. Rozmawiamy o przyszłości. Tylko, że to nie jest wdrażane. No dobrze wiemy, że te wszystkie porozumienia, o których mówimy, są fikcją. I to nie tylko ze względu na to, że Polska na przykład zamroziła przyjmowanie uchodźców, ale również z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że tak naprawdę skala tych relokacji jest symboliczna. Również w tych krajach, które mocno deklarowały się, że uchodźców przyjmować będą. Tak, ale warto powiedzieć, że sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców często właśnie bazuje na sprzeciwie wobec obligatoryjnych kwot. Przymusie, który w pewien sposób tutaj z inicjatywy komisji został przez państwa członkowskie wymuszony tymi decyzjami z września. Natomiast gdyby oprzeć to na pewnego rodzaju dobrowolnym zaangażowaniu na różnych frontach, nie tylko na bazie przyjmowania uchodźców, ale również zaangażowaniu różnego rodzaju, tak jak właśnie ujęte jest to w tej koncepcji efektywnej solidarności, to wydaje mi się, że jest płaszczyzna do poszukiwania kompromisu. Natomiast ona będzie oczywiście zakładała przyjmowanie uchodźców. Dobrowolne, ale jednak. Czyli z jakiejś mierze musiało to skutkować ustępstwami ze strony polskiego rządu. W jakiejś przynajmniej, być może nawet bardzo symbolicznej, ale jakiejś skali. Kompromis zawsze wymaga ustępstw i znalezienie rozwiązań ogólnounijnych przy założeniu, że obrzeża Europy stają się niestabilne i porozumienie Unii z Turcją może przestać działać, a to jest dość istotne, tworzą pewnego rodzaju nową rzeczywistość, wydaje mi się. Mogą stworzyć nową rzeczywistość, bo oczywiście Unia Europejska cały czas mówi o wzmacnianiu granic i tak dalej, i tak dalej. I to jest strategia, która dotychczas pozwoliła zahamować ten kryzys. Natomiast ona go nie rozwiązała co do zasady. Dopóki nie... Iluś uchodźców już w Europie i tak się znalazło, w Unii Europejskiej. Iluś uchodźców czeka w Turcji na przemieszczenie. W związku z tym, jakby to będzie, jeżeli systemy relokacji nie będą wdrażane, to grozi nam powtórka z tego, co się działo w 2015 roku, z tego, że państwa południa tak naprawdę będą przepuszczać te osoby i niezarejestrowane osoby będą przemieszczać się bez kontroli jakiejkolwiek po terytorium Unii Europejskiej i strefy Schengen. To jest sytuacja znacznie bardziej niebezpieczna niż usystematyzowana relokacja po weryfikacji tych osób w systemie unijnym. Sądzi pani, że te wszystkie bardzo ostre wypowiedzi dotyczące polityki, mówię tutaj o wypowiedziach polityków włoskich, greckich, również Jean-Claude'a Junckera, to jest pewnego rodzaju licytowanie, żeby było z czego schodzić? Komisja w ogóle zaczęła z wysokiego C, jeśli chodzi o projekt wspólnego systemu azylowego i tutaj już widać, że on jest kompletnie nierealny, bo propozycja została przedstawiona w maju, a właściwie pierwotna jeszcze w kwietniu zarys i widać było, że Komisja Europejska się sukcesywnie z tego w sumie wycofuje. No na pewno tak jest, ale to też wynika z pewnego rodzaju jakby instytucjonalnych kwestii związanych z tym, że Komisja zawsze gdzieś tam chce wzmocnić również swoje kompetencje w tym systemie instytucjonalnym. Warto też powiedzieć, że jakby szukając kompromisu, warto postawić się właśnie w sytuacji drugiej strony i państwa południa tutaj mają faktycznie kryzysową sytuację, więc trudno się dziwić, że naprawdę naciskają. No i w takim razie tu zakończymy. Pani dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Oli dokuczał nosek.
świata znalazł sprytne rozwiązanie – plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive – swobodne oddychanie przez całą noc. W Media Expert wtorek niskich cen. Zmywarki i lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na podstawie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwości na składzie produktu cukrzyca Aflofarm. Przeprosicie zawodna systemu leki dołączonej do opakowania bądź skończą to się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża pełno zdrowia. Ach, uwielbiam koniec miesiąca. Jak portfelik mam taki chudziutki. Jak mi się wszystko kończy. Jak lodów ma tylko światło! To jest znak, że zaraz będzie taniej. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz kabanosy Peacock jedynie 2,99 za 120 gramów. 2,99. A cukier biały kryształ 2,20 za kilogram przy zakupie dwóch opakowań. Tylko 2,20 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu w rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Pijacka i ona lubi tak. Na nich tak na mrozie wyskoczy. Accurate as well. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia.